Na kanale, w tej playliście dotyczącej mormonów, pojawił się już filmik dotyczący powiązań z wornomularstwem, z masonerią Kościoła Jezusa Świętych w dniach ostatnich. Więcej oczywiście faktów i tematów zamieściłem w niniejszej publikacji. Także proponuję, żeby wrócić do tego filmiku dotyczącego powiązań masonerii i Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. Natomiast ja sobie myśląc odnośnie tego całego synkretyzmu dotyczącego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich, też zacząłem mieć wiele takich pytań, takich zagadnień. Oczywiście mormoni biorą, wychodzą z założenia, że to nieważne, kto, być może w masonerii pewne rzeczy są bardzo podobne, być może one są, załóżmy, też identyczne nawet, ale zaczyna się takie przedszkole, ale my byliśmy pierwsi niż masoneria, bo my znaleźliśmy Księgę Mormona, która była nieodkryta, ale myśmy później ją odkryli, no i tak dalej, i tak dalej. I to tak naprawdę masoni ściągnęli z nas. No, takie troszeczkę bajki, ponieważ no, nie jest żadną tajemnicą, że w 7 tygodni po tym, jak Joseph Smith został przyjęty w kręgi wolnomularstwa, to 7 tygodni po tym fakcie wprowadził ceremonię endowmentu w kościele mormońskim, która w zasadzie jest tak bardzo zbliżona i która tak bardzo jest podobna, jest aż za bardzo podobna, bym powiedział. Pozwolę sobie przytoczyć słowa prezydenta Herberta Kimballa, który tak na marginesie sam był wolnomularzem i kiedyś złożył takie oświadczenie. To oświadczenie możemy znaleźć w publikacji Herbert C. Kimball and Family The Nauvooers na stronie 458. I tam Herbert Kimball podaje: mamy prawdziwą masonerię. Dzisiejsza masoneria sięga apostazji za czasów Salomona i Dawida. Od czasu do czasu inni mają coś, co jest poprawne, ale nasze jest zawsze prawdziwe. No tutaj rodzą się takie rozmaite pytania, wątpliwości. Ja sobie tutaj tak też wynotowałem troszeczkę. Jeśli założymy, że masoni posiadali oryginalną ceremonię świątynną, a z czasem ona została zmieniona, to dlaczego ceremonia mormońska nie przypomina już wcześniejszej formy masonerii, co było w zasadzie by bardziej logiczne i uzasadnione niż wersja, którą zastosował Joseph Smith podczas ceremonii inicjacji w Nauvoo w marcu 1842 roku. No, to pytanie pozostawiam takie otwarte i jeżeli ktoś będzie chciał jakieś wnioski wysunąć, zapraszam oczywiście do komentarzy. Innym moim takim przemyśleniem to jest coś takiego, że masoneria nie ma, nie jestem oczywiście szpecem od masonerii, ale dlatego podaję też pewne moje przemyślenia. Masoneria nie ma związku ze świątynią Salomona, chociaż szczerze mówiąc jest to taki bardziej folklor niż doktryna kościelna, ale takie kwestie dotyczące, że masoneria odziedziczyła części wyposażenia ze świątyni Salomona, że świątynia, przecież trzeba pamiętać o jednej rzeczy, świątynia Salomona polegała na składaniu ofiar ze zwierząt, a masoneria ma swoje początki w kamieniarstwie w średniowiecznej Europie, a nie w Jerozolimie w 950 roku przed naszą erą. Jeżeli masoneria nie ma żadnego związku ze świątynią Salomona, co takiego boskiego w stworzonym przez człowieka tajnym bractwie średniowiecznej Europy i jej rytuałach pozostaje? To jest takie drugie otwarte pytanie też, jeżeli ktoś będzie wiedział więcej, zachęcam do komentarzy. Kolejna sprawa dotycząca całej tej ceremonii endowmentu kościoła mormońskiego. To moje pytanie jest, dlaczego w 1990 roku, kiedy została zmieniona cała tekst endowmentu, pewne rzeczy zostały wycięte, między innymi mormoni usunęli karę przysięgi krwi i 5 punktów koleżeństwa z ceremonii. Te 2 punkty są stuprocentowe w ceremonii masońskiej. Oczywiście no, należy podać, że te
rytuały są w pełni masońskie i były częścią rytuałów masońskich praktycznie od samego początku. A co by to świadczyło tak naprawdę o prawdziwości kościoła mormońskiego, jeżeli wycina się z ceremonii pewne cytaty, pewne pasusy, o których Joseph Smith powiedział, że one nigdy nie znikną z ziemi. Ten cytat możemy też znaleźć w dziełach Smitha, to bez najmniejszego problemu, że ta ceremonia będzie wieczna, natomiast tymczasem no, Kościół mormoński sam ją wycina i znika to jak najbardziej z ceremonii masońskiej. Kolejna sprawa to moje takie pytanie, czy Bóg faktycznie wymaga takich właśnie symboli typu uściski dłoni, jakieś znaki, ażeby po prostu to wszystko jest tak naprawdę niezbędne i potrzebne do tego, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego. To jest takie otwarte pytanie, czy Bóg w ogóle tego tak naprawdę wymaga, bo Ewangelia w ogóle na ten temat raczej nic nie mówi, więc w moim przekonaniu są to bajki, zarówno jeśli chodzi właśnie o tą ceremonię mormońską, endowmentu, która tak bardzo jest bliska ceremonii masońskiej. I kolejna sprawa to, patrząc na miłość i miłosierdzie Boga, to się zastanawiam, czy Bogu naprawdę zależy na tym, żeby rozdzielać rodziny, które się miłują, które się kochają, które mają swoje dzieci i chcą być razem, z tego prostego powodu, że właśnie część z tych osób być może nie znałaby tych znaków, albo ktoś by znał, a druga strona by nie znała. No, to są takie pytania, które pozostawiam uwadze. W sumie tematyka związana z masonerią i z Kościołem Mormońskim w dużej mierze skupia się przede wszystkim na ceremonii endowmentu. No ale to nie jest właśnie żadną tajemnicą, że zarówno Smith, jak i pierwsi prorocy mormońscy hurtowo byli przyjmowani do wielkiej loży masońskiej z Illinois pierwotnie, później obracali się przez dłuższy okres czasu w tamtych kręgach, zresztą w chwili obecnej na terenie stanu Utah również występują loże masońskie, gdzie niektórzy z Mormonów są ich członkami, wcale się tego nie wstydzą, wcale się tego nie wypierają. Oczywiście więcej na pewno znaleźć można w niższej publikacji, zachęcam, zostało jeszcze niewiele egzemplarzy, tak jak powiedziałem, to jest cegiełka. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na pomoc rodzinom z Afryki, więc zostało jeszcze chyba z 5 egzemplarzy. Serdecznie polecam, bo naprawdę warto mieć swój udział w takiej akcji. Pozdrawiam.